Cześć, przy okazji, to nie jest Miami. Pozwól mi wspomnieć, że tak naprawdę nie byłem zaznajomiony z tą książką, ale znam autorkę. Spójrz, Meksyk, kraj ogromny na obszarze. Ważne jest rozumienie, że wielkość może być niedoceniana. Na przykład na jego terytorium mogło mieć się drugie sieci z Polski. Czasami trudno rozumieć, jak naprawdę duży jest kraj. Przykład Polska mogłaby podróżyć przez trasę, gdybym przytoczył, a Hiszpania uniesiewała ponad 4. Teraz w tej ogromnej przestrzeni tienią różne rzeczywistości. Nawet jeśli Meksykanie dzielą obydwa kulturowe i idiosynkracje. Rzeczywistość sześciokrotnie jest zróżnicowana. Nasza historia obejmuje okres walki z handlem narkotykami, który wiąże się z okropnymi i nieprzyjemnymi sytuacjami w kraju. To często właśnie straszliwe wydarzenia przysięgają ugawy, również w literaturze. Na przykład, jeśli usłyszałem, wydawał się o Polsce, mogę zaboić, je kraj jest zaniecieszony rasistowskimi i homofobicznymi manifestacjami, co może nie udawać sytuacji. Ten rodzaj narracji często przyciąga uwagę zarówno w mediach, jak i w książkach. Na przykład, jeżeli przysłałem się wiadomością o Polsce, teraz mógłby wnioskować, kraj jest uwierzony w problemach takich jak rasistowskie demonstracje czy próby opuszczenia Unii Europejskiej. Europejskie perspektywy może być skłonne powiedzieć, że sytuacja w Polsce jest naprawdę trudna. Wiem, ale znalazłem w tym kraju marzenie jak i szwajki. Jednak perspektywa latynoska jest inna. Nie jesteśmy fatalistami, wręcz przeciwnie. Rozumiemy przesłanki wydarzeń. Weźmy na przykład handel narkotykami. Zjawisko trudne do zrozumienia z europejskiej perspektywy. Handlarze narkotyków nie mają politycznych, religijnych ideologii. Są bardziej zmotywowani brakami i edukacji i ekonomii biedą. Te przepisteczne umysły napędzane wysokim popytem na substancje w Stanach Zjednoczonych. Dlatego zgadzam się z obecnie legalizacji narkotyków. Biznes narkotykowy jest warstawy i opresywy. I chociaż mogą istnieć wysiłki zmierzające do jego zwalastania, trudno go całkowicie wykorzenić. Narkotyki są stosowane na całym świecie. Ale spożycie narkotyków jest szczególnie wysokie w Ameryka. Jest to branża trudna do wykorzenienia, dlatego warto dokładnie rozważyć legalizację. W niektórych odosobnionych przypadkach, takich jak tragiczny incydent Chiapas z polskim turystą, możesz wyraźnie zobaczyć, czy przemoc nie jest skierowana przeciwko obcokrajowcom w Meksyku? Nigdy. Ale takie incydenty to wyjątki, które podtrzymują morbidyczne zainteresowanie. Mimo że Meksyk staje w obliczu wielkich zmian, niemożliwym jest ogólnienie lub własne rozumienie. Linia Messi do premia swymi nie jest tak prażna, jakbyś mógł sądzić, kiedy są takie tragedie. Takie jak trzęsienie ziemi, solidarność jest widoczna. Zjawisko to nie jest charakterystyczne dla konkretnej grupy społecznej. Jestem pewien, że pobyt tutaj dostarczy się odmienną perspektywę kwestionowe zwoje założenia i uprzedzenia. Ważne jest uznanie, że pomimo problemów w Meksyku nie musimy upraszać rzeczywistości ani popadać w ogólnienia. Jeśli chodzi o seriali i książki, są na Netflix,
Na przykład dostarcja pierwszego zborzenia na te zjawiska ukazuje słuszność za przemocą. Moja perspektywa niesprawiedliwa przemocy i władnik chce się zadowieść, ani zysków osób korzystających i nielegalnie szkodliwych działań. W Meksyku nie występuje ekstremizm, to jest obecny w zniknięciu świata. Chociaż stajemy w obliczu przyzwań, nasza mentalność jest inna. Ostatnim razem, gdy Meksyk doświadczył się z rzeczywistej wojny, była to meksykańska rewolucja w 1960 roku. Walka o sprawiedliwość. Nie ideologiczna ani religijna. Niemniej jednak porównywanie sytuacji w Meksyku do innych części świata. Takie jak Europa jest skomplikowane, wymaga szerszego podejścia. Meksyk nie ma mentalności radykalnych opozycji, co często budzi zdziwienie. Pomimo trudności, koncepcja wojny nie pasuje do rzeczywistości. Rzeczywistość w Meksyku jest złożona i kwestionuje uwolnienia. Dlatego kraj ten został opisany jako surrealistyczny. Są bogaci i biedni. Wielkie korporacje superkapitalistyczne można zobaczyć. Jest religijny i konserwatywny. Najbardziej. Ale najpopularniejszą osobą w kraju jest Wendy Guevara, a kobieta transseksualna. A psisz, ja kochają. Obecny czas jest socjaldemokratyczny, a prezydent cieszy się najbieska popularnością na zwięzie. Jesteśmy surrealistyczni, nie?